urzędowa sprawa. Żandarm za rozkazem starosty Myślenickiego wczesnym rankiem udał się wozem zaprzężonym w dwa maleńkie koniki na rozstrzygnięcie urzędowej sprawy do Krzczonowa, która tylko z pozoru wydawała się łatwa. W rzeczywistości była arcytrudna. Wymagała wnikliwej obserwacji i doświadczenia ze strony stróża prawa. Droga między Myślenicami a Pcimiem była wygodna i przebiegała bez zakłóceń, tak że jeszcze raz urzędnik powiatowy mógł zerknąć na donos sołtysa. Do jaśnie wielmożnego starosty Myślenickiego roku pańskiego 1899 napisano w Krzczonowie: w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Na początku mego listu uprzejmie donoszę i bez zbędnej zwłoki a ociągania, że w naszej gromadzie zapląkło się czarcie nasienie w kobiecie, które złego wiele czyni, co wypisuje jedno po drugim. Po pierwsze, psuje mleko cudzym krowom tak, że gorzkie jest i nie daje się zagotować. Po drugie, uroki rzuca na ludzi z taką siłą, że żołądek ich boli, wymiotują, a uziorane kwiaty marnieją w oczach. Po trzecie i najważniejsze, drzewko hodują w domu, które bardzo śmierdzi. Mają go posadzone w szopie albo kumorze, tak, iżby nikt ich nie widział. Do tego drzewka odmawiają swoje pacierze, jak mają gdzie carować krowy. Prosimy o rychłą pomoc, bo jak nie, to jej albo sobie z rozpaczy łeb krwiemy, czego sobie i jego wielmożności łaskawie życzymy. Żandar uśmiechnął się pod wąsem i przerwał czytanie, kiedy wózek skręcił w ciemną dolinę. Złożył pismo starannie na czworo. Skończyła się beztroska jazda. Kamienny trakt poprzecinany był licznymi potokami schodzącymi z pobliskich wzniesień. Także pojazd co chwila brnął po osi w mętnej wodzie. Miejscami zaś podskakiwał na wybojach tak mocno, że pasażer musiał się trzymać oburącz wiklinowego kosza, by z niego nie wypaść. Zbliżali się do wsi. Przyjazd umundurowanego gościa wzbudził nie lada sensację. Ziandar, ziandar, kogut, kogut! Słychać było lękliwe pokrzykiwania dzieci zza opłotu. Żandarm był bowiem wielkim panem. Nosił czarny mundur. Na głowie miał kapelusz w tym samym kolorze z wstążką i plikiem czarnych ptasich piór, których było tyle, że kilka ogonów trzeba było wyrwać kogutom dla jednego kapelusza żandarmskiego. Każdego mógł zapisać na karę. Straszny był gewer najeżony bagnetem, szabla u boku. Bali się go wszyscy we wsi. Po chwili wóz się zatrzymał przed kurną chatą położoną na skraju wsi. Urzędnik, przedstawiciel z Bożej łaski cesarza Franca Józefa, podszedł do drzwi. Niech będzie pochwalony na wieki wieków. Amen. Można zajść do was? Mam sprawę urzędową, zaczął żandarm. Gospodyni nic nie mówiąc uchyliła drzwi domostwa, gestem zapraszając niecodziennego gościa do środka. Umeblowanie zadymionej izby stanowił sosnowy stół, ławki pod ścianą i kilka pniaków, które spełniały rolę stołków. Pod oknem rozłożone było szerokie łoże, tak zwana koga, na której leżało pokotem kilkoro dzieci różnej płci i w różnym wieku, poprzykrywanych niedbale guniami i baranimi kożuchami. Obraz nędzy dopełniały brudne i zakopcone ściany pokryte grubą warstwą sadzy. Pod powałą znajdowały się natomiast obrazy tak brudne i popstrzone od much, że trudno było rozpoznać, jakiego świętego przedstawiały. Rzeczywiście, sprawa trudna, a bieda aż piszczy. Gospodarz jest? Zapytał przedstawiciel władzy. Nie, nie ma. Drzewo go przywaliło w lesie. Chorzał, chorzał nieboraczek, a pomarł na wiosnę. Zrezygnowanym głosem powiedziała kobieta i ciągnęła dalej. Teraz lasu nie ma kto pilnować. Robota w polu stoi, bydło marnieje.
a w domu tyle drobiazgu. Matko, skarga była na was do urzędu. W tym momencie wręczył jej pismo. Kobieta wzięła niepewnie list, a z jej ust wydobył się szept. U nas nikt nie umie czytać, ani tym bardziej pisać. Odparła z poczuciem niezapomnianego wstydu. Napisali, że uroki rzucacie na bydło i ludzi. Rozpoczął żandarm. Panie, zlitujcie się, miejcie serce. Zaczęła rozpaczać, a lamentować nieszczęsna kobieta. Zalała się łzami. Poczęła zaklinać na wszystkie świętości, że to złe języki, pomówienia i zazdrość ludzka są wszystkiemu winne. Lasu swego broni, a czy to grzech, że o swoje od małego potrafi się upomnieć i dzieci swoich na zatracenie nie zostawi? To źli ludzie donosy piszą, a krowy mleka nie dają, bo całymi dniami ponad siły w jarzmie głodne chodzą. W chacie zaś śmierdzi, bo prosie padło i na gnojowisku w słońcu za chlewem leży, bo głodne psy je wyglądły. Taka argumentacja uspokoiła nieco dociekliwego żandarma, który szybko osądził sprawę tym bardziej, że w upalny dzień fetor w chałupie wydawał się tak gęsty, że stawał się niemal widoczny i zdecydowanie utrudniał oddychanie. Uznał z nieukrywanym zadowoleniem, że ma do czynienia ze zwykłym, swojskim i zapiekłym, góralskim sporem o majątki i miedzę, a nie ze skomplikowaną sprawą o czary. Wychodząc jednak z obejścia, przeżegnał się i splunął 3 razy przez lewe ramię, bowiem kto to może do końca wierzyć babie, będącej w wielkiej potrzebie?